Hejka, hejka, witamy was bardzo serdecznie, jestem Marta. Krzysiu. I tam sobie siedzi Mikołaj, witamy was w nowym odcinku. Mamy nadzieję, że u was wszystko dobrze, dajcie znać co u was słychać, bo się nie widzieliśmy przez weekend, więc jesteśmy bardzo ciekawi jak wam weekend minął i czy u was była też taka ładna pogoda jak u nas, bo aż miło. Ja teraz mam popołudnie i widzicie, że coś robię, ostro walczę. Co to będzie, zobaczycie na osobnym odcinku. Jeżeli już jest, to wam tutaj go linkuję. Chociaż będzie pewnie w tym tygodniu dopiero. Natomiast jestem z tego jak na razie dumna. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić to, co widzę oczami wyobraźni. Ja się zabieram za robienie pizzy. Drożdże mi już wyrosły. Będziemy dzisiaj robić pizzę taką, jak jedliśmy z restauracji, bo nam mega smakowało i chcemy powtórzyć po prostu składniki. Przepis na ciasto mamy, także to nam wychodzi, ale składniki były przepyszne i chcemy sobie to dzisiaj zrobić dokładnie tak samo. Nie mamy pewnie wszystkich składników, których oni używali, ale większość mamy, więc zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Mikołaj, jak ty to zrobiłeś? Jak to zrobiłeś? Gdzie jest Mikołaj? Chodź, damy cię tu bliżej, bo tam jest kontakt za blisko, ale pan sobie pełza. Powoli będziemy myśleć o zabezpieczaniu wszystkich kontaktów, bo jeszcze Mikołaj nie raczkuje, ale czasami jak się poobraca, to gdzieś tam dojdzie, gdzie potrzebuje, prawda Miki? Tak. I dzisiaj, jakby powiedział pierwszy raz tata. Tak wiecie, tata i skończył, a nie takie ta, także... No, jestem w szoku. Tak? Niestety nie powiedziałeś jeszcze mama. Nie powiedziałeś mama. No nie. Kiedyś się mama doczeka, nie? Ale to jeszcze nie dziś. Mam podłogę i zrobiłam sobie taki grajdolnik. W ogóle niesamowicie to tutaj wygląda. Szaleństwo. To będzie taka dekoracja boho. To wszystko, co tutaj będę używać, miałam w domu. Oprócz tego. Dobrze, Mikołaj. Teraz ma swój czas, także żegnam się z wami. Tak, Miki? Zrób papa. Teraz czas dla Mikiego. Więc tak, pierwsza rzecz to odpakowaliśmy lampę, którą Martusia kupiła. Na Instagramie wam mówiłam, także was bardzo serdecznie zapraszam. Kupiliśmy ją na górę prawdopodobnie. No wygląda przesuper. Wygląda tak. Minus. Jest, dwa. Minusy są dwa. Pierwszy trzy. Minus to jest to, że musimy ją zwrócić. A z powodu takiego, że nie wiem, czy będzie widać to pod światło. O, właśnie, widać to. Jest uwalona tutaj i będzie to widać strasznie, gdy będzie świecić. Jest tak, podrapana. To się uwaliło w transporcie chyba od jakiejś śrubki. Tak, bo tam śrubki były w zestawie i te śrubki wybiły tutaj właśnie takie, taką jakby uszkodzenie. Mhm. Drugi minus tej lampy, jeśli mielibyście zamiar zamawiać, wiadomo, że może wam przyjść dobra. To jest to jednorazówka, czyli w tym momencie jak już włożycie tą zaślepkę tutaj do środka, to będzie okropnie trudno ją wydostać. Bo ją trzeba tam wgiąć po prostu, wepchnąć na siłę i nie ma jej za bardzo jak wyjąć, żeby na przykład, nie wiem, gdy coś tam wleci jakimś cudem. No jakaś mucha, tak jak się zdarza, że coś tam wpadnie, jakiś robak. Tak, no to w tym momencie... Zostanie tam na wieki. Tak. Druga rzecz, to jakbyście chcieli na przykład, nie wiem, odświeżać sufit, malować go, to też tak. Będzie trudno ją ściągnąć. Tak, bo, no tak, no dokładnie, no. Bo prawdopodobnie przecież... będzie trzeba ją po prostu zniszczyć, żeby ją otworzyć. No, bardzo prawdopodobne jest to, że może się złamać po prostu. Nawet nie chcę tego wkładać, bo nie chcę tego, nie chcę uszkodzić. Wszystko się nie poskładało. Lampa jest bardzo ładna, bo podoba mi się. Ładna jest, ale ma bardzo dużo dla mnie minusów. Tak. No głównym minusem jest to, że jest po prostu popsuta. No. Więc... A wiecie, no ona, nie pamiętam ile kosztowała, chyba koło stówki. No to jak się płaci za lampę po prostu, to nie chcesz mieć od razu zepsutej, nie? No. Bo inaczej gdybyśmy sobie to zrobili... Gdyby to jeszcze wchodziło pod ten rant, to jeszcze byśmy się zastanawiali, ale skoro się tak, to... Tak, tak. Gdyby to się schowało, no to przecież nie robilibyśmy nic, ale tak, no to lipa. Więc mieliśmy montować lampę, ale szlak, pomysł trafił i będziemy montować zegar, który kupowaliśmy ostatnio na vlogu. Tak jak widzieliście, na vlogu kupowaliśmy zegar, który nie idzie dalej. Jak to nie idzie? Idzie? No idzie, 10 po masz. A, 10 po. Dobra, idzie. Przepraszam. Bo chyba źle poustawiłeś, bo tu jest dopiero 5 po. To jest 5 po, kochanie. Tu jest 12. Nie, tu jest, kochanie. Tu masz 9. A dlaczego? Aha, bo to jest 8. Dobra, 8. No, jest obrócony tak, że nie wiedziałam.
z mojej perspektywy jest 10 po 9. Mówiłem, że numerki nie, są fajne. Nie, że numerki są fajne, trzeba go ustawić prawidłowo. No. A tak jak ten, no to każdy widzi swoją godzinę. Ktoś widzi za 5-6 na przykład. Proszę, idę go zmieniać. Dobrze, kochanie, czyń honory Monty zegar. O, nawet Miki się cieszy. Ej. Oczywiście, jak to bywa, dobrze, że kupiliśmy większy zegar, nie mniejszy, chociaż ten nie był jakiś, wiecie, ultra duży, więc mniejszy nie wchodził w grę, ale został taki, widzicie, rant po zegarze. No i zastanawialiśmy się, czy zegar się zmieści. Nie. Tutaj obok tego wszystkiego. Nie! Le, tak. Nie. No. Dobra. 5 pojest. Mniej więcej, bo tego się nie da ustawić. Trafić w dziurkę. Najgorzej trafić w dziurkę. Trudno? Jest. Super jest. Tylko bym wymieniła, żeby tutaj w grafikach było coś czarnego. W kamerze wygląda na bardziej czerwony niż jest, bo on nie jest taki czerwony. Ale w ogóle w kamerze nie widać godziny. Nie widać. No właśnie, no. Zastanawialiśmy się nad przemalowaniem wskazówek, słuchajcie. Bo są złote, nie widzieć dlaczego w ogóle są złote. Zamiast zrobić ten design, że one będą czarne, no to są złote i taki właśnie słabo je widać. Więc prawdopodobnie będziemy je przemalowywać. Natomiast chcieliśmy zobaczyć, czy po prostu będzie na to przeszkadzać, czy nie. No. Znaczy miejsce jest idealne, bo nic bym nie zmieniał, bo mieliśmy wcześniej dziurę, no nie? Po tamtym zegarze. A akurat ona jest centralnie pod filarem i wysokościowo też jest dobrze. Mogło być troszeczkę niżej, ale to tylko dlatego, że obrazek jest, wiesz, niżej. Tak. Ale to nie ma znaczenia, bo te obrazki i tak będą, załóżmy, zmieniane. Więc... Tak, no bo to, wiesz, ich teraz jest tutaj ale za dużo, no nie? Tutaj koło ramki, że tutaj jest, wiesz, miejsce jeszcze, by się zmieścił. Tak, no. Znaczy, wiesz, i tylko na filarze jest idealnie. Ja jestem za tym, żeby przemalować te wskazówki, bo ich nie widać. Też jestem za tym, bo nie widać. Chociaż z drugiej strony nikt nie będzie wiedział, o której nagrywam, więc... Lepiej wyglądałyby z czarnym? Zdecydowanie lepiej. Ja szukałam, czy nie ma opcji z czarnymi wskazówkami, ale nie było. Znajdujemy się na naszym ogrodzie. Wiosna, to wypadałoby ruszyć trochę temat ogrodu, tym bardziej, że nasz ogród woła o pomoc. Tak, nasz ogród był równany w zeszłym roku. W zeszłym roku tu była wielka górka. Koleina i tak, góra. Wielka koleina, teraz już jest dużo, dużo lepiej. Ale będziemy chcieli na to nabić jeszcze ziemię nawierzchniową, żeby to zasiać sobie po prostu trawę. Tak, bo w ogóle patrzcie, ile tu jest kamieni, wszystkiego, także to jest... To jest dopiero do ogarnięcia. Tak. Najgorsze, że my tutaj mamy taką dość ciężką ziemię, bo to nie jest taka, wiecie, ziemia sypka, ładna, że tylko przegrabić i trawkę posiać. Nie, to jest po prostu glina. Na to potrzebujemy dać po prostu nawierzchniówkę, żeby trawa miała możliwość po prostu urosnąć i żeby to wyrównać, bo tą glinę naprawdę ciężko się równa. Myśmy to wyrównali, przejechało tutaj raz coś i musieliśmy też zrobić odwodnienie, bo mieliśmy tutaj po prostu takie bagienko. Tak, w zeszłym roku robiliśmy odwodnienie. Tutaj pod tym kamyczkami leci rura, która tam leci do zbiornika, dzięki którym będziemy mieli wodę, żeby móc coś podlewać. I teraz tutaj, koło tego, od tego chcemy właściwie zacząć. Czyli tutaj, ja wam pokażę, jak to wygląda tutaj na kartce. Czekajcie, już wam pokażę. Będziemy chcieli tutaj uzyskać coś takiego, czyli w tym momencie posadzimy sobie tutaj takie palisady, tutaj takie granitowe kosteczki, że gdy będzie jechała kosiarka, to żeby można było bez podkaszarki kosić tutaj trawę, tylko żeby to robiła sama ta automatyczna kosiarka, którą mamy. Pójdą tak, tutaj palisady. Trochę wyżej. Tak. Żeby to tak fajnie wyrównać i może coś nasadzić na górze. I, tak, i tutaj w tym momencie, tutaj gdzie mamy te kamyczki, one będą tutaj gdzieś na taką wysokość, jak już zrobimy sobie te palisady. Do środka tutaj wrzucimy doniczki i w nich zasadzimy różne rzeczy, żeby to jakoś wyglądało. I słuchajcie, teraz jest czas na dobre rady. Zanim zaczęliśmy to robić, piszcie w komentarzach, czy macie jakieś doświadczenie w tym tytule, w tym temacie i czy coś
jakaś wiedza mogłaby nam się przydać, bo teraz rady są istotne i teraz o nie prosimy. Bo się zastanawiamy, czy najpierw wysypać ziemię, równać, potem robić palisady, czy najpierw robić palisady, potem równać. Więc każda wiedza, którą macie ze swojego doświadczenia, będzie nam mega przydatna. Będziemy to robić też sami, więc to weźcie pod uwagę. Jeżeli ktoś też robił sam i zna się na temacie, albo posiadł tą wiedzę, którą my dopiero mamy zamiar posiąść, no to będziemy wdzięczni za jakieś rady, opinie, jak to zrobić sobie, ułatwić sobie życie, jak to zrobić szybciej, przyjemniej, a może macie jakieś swoje sprawdzone sposoby, które zrobiliście u siebie w ogrodach, to też przygarniemy chętnie takie pomysły. A druga rzecz, którą bym chciał, żebyście napisali w komentarzu, na pewno ktoś z was siał trawę. Jesteśmy strasznie ciekawi po prostu, jaką trawę kupić, aby ona była taka soczysta i wytrzymała, tak? Najważniejsze dla nas jest to, żeby była jak najbardziej zielona, żeby miała ten kolor soczystości. Też chcielibyśmy, żeby to była taka gruba trawa. Nie takie cieniutka, tylko taka właśnie gruba. Jeśli ktoś z was niedawno siał trawę, może polecić jakąś, to super by było, żebyście w komentarzu napisali, jaką trawę można byłoby tutaj posiać. Tak, bo czytaliśmy o tym i tutaj mamy tak, że część jest nasłoneczniona, część jest bardzo wodnista, część jest w ogóle zacieniona trawnika. No i wiadomo, że nie będziemy co kawałek siać innej trawy przeznaczonej do takich danych warunków, bo one mają delikatnie inny kolor, strukturę, grubość i tak dalej, Alita szaleje. Więc zależy nam na jednej uniwersalnej trawie po prostu, tak, żeby sprawdziła się w każdych warunkach. Tak, i miała ładny kolor. Najważniejsze, żeby była wytrzymała i żeby była bardzo intensywnie zielona, bo na tym nam najbardziej zależy, żeby tutaj był taki, wiesz, piękny, ładny trawniczek. No i tak jak mówiłem, no tutaj musimy to wszystko jeszcze podziałać, no bo to było zostawione w zeszłym roku, żeby to wszystko siadło. Jest już dużo równiej niż było, bo tu była taka kiepa. To wszystko zostało podkopane. Ale teraz a propos kiepy jeszcze, tu was zatrzymam, pomysły na to. Jak widzicie, mamy tutaj dość sporą skarpę, a chciałabym, żeby ona nie była czymś, co przeszkadza, ale widzicie, w ogóle nie przeszkadza. Nie była czymś, co przeszkadza, tylko czymś, co tworzy, że ten ogród jest taki niespotykany. I myśleliśmy o jakiejś trawie i tak dalej, więc tutaj przypuszczam, że w najbliższym czasie będą pojawiać się tutaj tematy stricte ogrodnicze, inspiracyjne. Też będziemy szukać jakichś pomysłów, też od was chętnie coś przygarniemy. Na grupie dodam taki temat, więc możecie wrzucać. Tutaj daję wam link do grupy i ona też jest w opisie i pierwszym komentarzu. I tam możecie wrzucać na przykład zdjęcia swoich ogrodów i swoich aranżacji. Chętnie się zainspirujemy. To będzie takie mega przydatne, bo tak jak mówię, to jest teraz ten czas, gdzie potrzebujemy rad i pomocy, bo jest tutaj ogrom pracy. Mm-hmm. Ale na razie prosimy właśnie o rozwiązanie, jeśli macie jakieś lepsze może niż myśmy wam pokazali przed chwilą na tej kartce. Tak, tak, no. To też chętnie zobaczymy. Na pewno będziemy wysypywać ziemię niedługo, żeby ją tutaj wyrównać. Ale na pewno jest tutaj bardziej sucho niż było, bo dzięki temu, co zrobiliśmy, to odwodnienie, to jest dużo, dużo lepiej, bo tak. Tu naprawdę cały czas grzęźliśmy w błocie. Bo tu są takie, teraz tego nie widać, ale tu są takie źródła. Źródełka wody. Tak, czyli po prostu, o tutaj przekazają. Jest tak, tutaj to widać. Tak, tutaj zobaczycie, tutaj jest sucho. No nie, natomiast tutaj już jest mokro i tutaj też jest mokro. To jest właśnie z powodu tych źródełek, które tutaj idą. Będziemy musieli na przykład tutaj postawić rzeczy, które lubią dużą ilość wody, bo one mogą też nam pomóc w tym wszystkim. Takie rzeczy, które wchodzą w ziemię, bo nie chcemy tego tutaj w żaden sposób utwardzać, bardziej liczymy na rośliny, które się nam rozkrzewią tutaj i korzeniami przytrzymają całą tą po prostu skarpę, więc to na matkę naturę liczymy w tym przypadku. Jeszcze taka ciekawostka. Robiliśmy ognisko w zeszłym roku i miałem, zostały mi itongi, więc sobie tymi itongami obłożyłem naokoło od ognisko. I po zimie, jak te itongi się nagrzały przy ognisku, były całe, ale po zimie wszystkie się tak całkowicie rozsypały. Więc ciekawe, czy to jest kwestia tylko i wyłącznie zimna, czy to, że wcześniej były potraktowane jakby temperaturą wysoką, jak tutaj robiliśmy ognisko. Bo po prostu jeden...
Jeden mak. Najpierw były rozgrzane, tylko że one nie pękły na ognisku. No nie, pękły dopiero po zimie. No. Więc... no to tyle w tym filmie. Liczymy na waszą pomoc, na wasze rady w tym temacie. Pies tam biega i Mikołaj widzi. Wchodźcie na Facebooka, tam wam wszystkie linki dam poniżej. No jesteśmy na dworze, więc nie ma co. I tam możecie dodawać jakieś swoje zdjęcia, aranżacje, pomysły. No, każda wiedza jest dla nas w tym momencie cenna i poszerzy naszą... aktualnie nie najszerszą półkę z wiedzą ogrodniczą. Także dajcie znać, żegnamy się i do zobaczenia już jutro. Pa!